Siemańska! Z tej strony Becker, witam z kolejnym filmiku. Wybaczcie, jeżeli mam trochę dziwny głos, ale aktualnie dopiero... mam trochę zatkany nos, gdyż dopiero wstałam, a chciałam bardzo... chciałam nagrać ten filmik, także... Także dzisiaj przychodzę do was z nowymi figurkami. Tym razem są tylko to dwie figurki i przynajmniej teraz już nie będę miała problemu, tak jak w poprzednim odcinku. Plus jeszcze jedna rzecz się pojawi. Figurki zamówiłam od osoby, od której zamówiłam figurki rok temu, chyba mniej więcej równo rok temu. Jest to osoba, się nazywa na Allegro Celina 112. I właśnie tak chciałam o niej tylko właściwie jak na razie trzy figurki. Ale jako, że miałam jakby trochę limit pieniędzy, jakie mogłem wydać, miałam tylko 30 zł, a jedna z tych rzeczy kosztowała i tak z przesyłką 20, także musiałam figurki też wziąć za mniej więcej właśnie 20 zł. I właśnie wziąłam tylko dwie. Pierwszą jest to ten oto Jack Russell. Jack Russell Terrier chyba. Tak jak mówiłam właśnie w poprzednim odcinku, kilka odcinków wcześniej. Właśnie to jest mój trzeci już Jack Russell i tego już wezmę na przeróbkę. Czy naprawdę wszystkie muszą się przewracać? Jesus. I ten jest akurat chyba w tym lepszym stanie. Czy bo były właśnie dwa, jeden był w gorszym, drugi jest w lepszym. Nie wiem właśnie, w którym ten jest i właśnie teraz się zastanawiam, czy będę go przerabiać całkowicie, że malować go na całego, czy tylko po prostu zmyć niektóre elementy i oczy i tak dalej. Bo nie pamiętam się, czy chciałam tę postać w ogóle sobie się na szaro, czy właśnie jakiś inny kolor, to się jeszcze będę musiała zastanowić. I to jest ten pierwszy właśnie LPS, który pójdzie na customa. A drugim jest to... taka oto słodka wróżka, boże, jakiś liczny. Jak mojej mamy się spodobała, to wow. W zeszłym roku brałam się od tej samej właśnie osoby też wróżkę i to jest moja druga wróżka. I jak na razie to w sumie z wróżek podobały mi się tylko dwie, także to jest właśnie tamta poprzednia i właśnie ta. I tu ma takie fajne czułka, jest takie super. Tutaj właśnie ma brokacik na wstążce i w ogóle to przypomina mi takiego lwa właśnie z tą grzywą. Tylko śmiesznie to wygląda tak w ten sposób, bo to tak pusto teraz, takie what? Albo takie słońce, albo coś, nie wiem. I fajne, że tutaj na łapkach ma właśnie kwiatki zamiast takich typowych jakby łapek zwierzęcych, tylko takie kwiatuszki. Słodkie. I skrzydełka też ma różowe i ma ogonek z tyłu. Fajnie. W ogóle w bardzo ładnym stanie jest ten pes. I też oczywiście nie rusza głową tak normalnie jak normalny perczą, tylko tak może tak... takie coś, jakieś takie wigi, miki, fiki, ogólnie tu mam zamiar zrobić kiedyś w przeszłości taki filmik z wróżkami, ale to głównie bym się skupiła na scenerii, gdyż chciałam zrobić taki las wróżkowy i tak dalej, dlatego chyba będę wtedy zbierała też wszystkie te wróżki z LPS i te malutkie i większe, ale jak na razie to wziąłem sobie tylko te, które najbardziej mi się podobały, czyli te dwie. Także z LPS to w sumie wszystko i teraz rzecz do związana z customami. Jeżeli to dobrze wymawiam, to jest Mod Podge Gloss i to jest taki lakier. I to jest takie trzy w jednym, czyli taki jakby lakier, klej i coś jeszcze, nie pamiętam dokładnie. I taka buteleczka. I tego jest 118 ml. No i to zamawiam na Allegro, to tam też linka macie w opisie, jeżeli ktoś by chciał to kupić. Za to kosztowało chyba 14 zł, plus przesyłka jakieś 6 czy coś takiego, czy tam 5,99 czy jakoś tak. I tak, do czego mi to właśnie potrzebne, to jest oczywiście jak są customy, to na przykład właśnie chciałabym, żeby... Dajmy przykład... Na przykład jak tutaj mam misaki, to na przykład tutaj mam pomalowane właśnie tymi farbami, tu niektóre elementy. I żeby były bardziej jakby trwałe, żeby po prostu ta farba nie schodziła. Jeśli nie schodziła, to mogę pomalować tym. Przepraszam. Ale dokładnie jakby... Jak to polega, jak to wygląda, bo już to użyłam już jeden raz na jednym LPS-ie, to właśnie wam pokażę właśnie w tym... jakby tego przerabiała, także no jak dokładne użytkowanie, jakby jak wygląda w ogóle to coś, wam pokażę w tym moim pierwszym filmiku z customem, który może niedługo się pojawi, bo to też taki specjalik halloweenowy, jeden ze specjałów, które planuję. Także to było na tyle, to są te moje nowe peczupy oraz taki lakier do customów. To ja się z wami żegnam, do zobaczenia, widzimy się w kolejnych innych następnych moich filmikach, pa pa. A ja idę zjeść śniadanie. Hallelujah.